Morawiecki, włączamy niskie ceny. Ale na jak długo? Koniec świata. Jarosław Kaczyński przegrał głosowanie. O mądrość dla parlamentarzystów modliła się na Jasnej Górze Elżbieta Witek. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, czyli Orban u Putina. Co fryzjer ma wspólnego z piłką nożną? Podpowiem wam, nie chodzi o uczesanie krychowiaka. O tym m.in. będzie dziś w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS, czwartek, 3 lutego, Maciej Orłoś, zaczynamy. Z wielkim zainteresowaniem i zadowoleniem przyjęło społeczeństwo uchwałę Rady Ministrów z dnia 14 listopada o częściowej obniżce cen. Dzięki ofiarności i sprawności pracowników naszego uspołecznionego handlu w ciągu jednej nocy spisano i przeceniono towary. Na początek temat tarczy antyinflacyjnej, bo jak pewnie zauważyliście, 1 lutego premier Morawiecki własnoręcznie obniżał ceny na stacji benzynowej Orlenu po obniżce VAT. Ciekaw jestem, ile te obniżki potrwają. To znaczy, ja wiem, że niższe stawki VAT mają obowiązywać do końca lipca, ale i tak możemy teraz obstawiać, kiedy znowu bezołowiowa przekroczy 6 zł w marcu, czy jednak bardziej koło wakacji. Dawajcie znać w komentarzach. No ale w każdym razie trzeba przyznać, że akurat tarcza antyinflacyjna przynajmniej jakoś w minimalnym stopniu działa. Jak dobrze, to się okaże dopiero za jakiś czas, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje najnowsze wskaźniki inflacji. Natomiast, jak mówią na mieście, Polski Ład nie za bardzo działa. Ale ja się z tym nie zgadzam. Działa! I to jeszcze jak? Jeszcze jak? Działa, że aż strach. Po tym Polskim Ładzie nawet kamień na kamieniu nie zostanie. Już nawet sam Jarosław Kaczyński przyznał w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że z Polskim Ładem jest coś nie tak. Że będzie go trzeba gruntownie naprawić. A nawet, uwaga, wyciągnąć konsekwencje personalne. Proponuję na początek pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy te zmiany w podatkach zaproponowali i przegłosowali. I tych, którzy przez ostatnie tygodnie z uporem maniaka powtarzali, że Polski Ład jest doskonały, tylko nikt go nie rozumie. Z księgowymi i doradcami podatkowymi na czele. Panie prezesie, nie żebym chciał kogoś zakapować, z tym zakapowywaniem to pan wie, do czego pije. Tak czy inaczej, palcem nie będę pokazywał, ale podobno najbardziej za tym Polskim Ładem to byli Kaczyński z Morawieckim. Coś wam powiem. Już wiem, dlaczego Jarosław Kaczyński zaczął narzekać na niedoskonałości Polskiego Ładu. Przypomniało mi się. Jakiś czas temu mówiłem o wyliczeniach faktu, że nasz żoliborski sknerus Makkacz straci na Polskim Ładzie 1200 zł miesięcznie. Nie, to na pewno przypadek. To nie o to chodzi. To bzdury, Orłoś, opowiadasz naprawdę. A tak serio, to może Kaczyńskiemu rzeczywiście nie chodzi o to, bo noszony niemal w lektyce przez pochlebców cesarz nie musi się martwić takimi prozaicznymi rzeczami jak pieniądze, jakieś tam pieniądze. Ale z pewnością stratami na Polskim Ładzie przejmują się szeregowi posłowie, szczególnie ci z tylnych rzędów, których rodzinami jeszcze nie obrosły zarządy i rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa. Ci, których nazwiska nie przebijają się na pierwsze strony gazet i których aktywność poselska ogranicza się do udziałów w głosowaniach. Tym osobom na pewno zależy na każdej złotówce z poselskiej pensji. Tak się składa, że oni też na Polskim Ładzie w bilansie netto trochę tracą. A od nich tak samo zależą wyniki głosowań jak od Terleckich, Suskich czy Witków. Dlatego chyba nikogo nie zaskoczyły doniesienia, że Ministerstwo Finansów rzekomo pracuje nad poprawką, która miałaby to naprawić. Jak podało Radio Z, na podstawie nieoficjalnie zebranych informacji, trwają prace nad zmianą sposobu opodatkowania parlamentarzystów, tak aby nie stracili na Polskim Ładzie. Pod uwagę brane jest wydanie interpretacji, że posłowie i senatorowie to osoby fizyczne wykonujące działalność polityczną. I to jest bardzo ciekawa interpretacja. Taka trochę z odmentów tylnej części ciała, tej na literę D. Bo
Ustawy podatkowe nie znają definicji działalności politycznej. Równie dobrze ulgę za działalność polityczną mógłby więc, tak sądzę, dostać przeciętny użytkownik Twittera. A nawet pewien znany patostreamer w furażerce, którego kilka dni temu znowu zatrzymano, bo tym razem groził śmiercią posłom. W każdym razie Ministerstwo Finansów zaprzeczyło, by prowadziło pracę nad takim rozwiązaniem i to teoretycznie powinno zamykać sprawę. Tyle, że przypominam sobie, jak ubiegłej jesieni to samo ministerstwo zaprzeczało, że planuje podwyżkę akcyzy na napoje wyskokowe, po czym oczywiście co? Oczywiście ją podniosło. Skoro już jesteśmy przy głosach posłów potrzebnych do wygrywania głosowań, okazało się, że Kaczyńskiemu we wtorek ich zabrakło. To poważna, prestiżowa porażka naszego niezrównanego męża stanu wiecznego bajzlu. Co ty, orłoś pierdolisz? Przepraszam cię bardzo. Co tu się dzieje? Kaczyńskiemu zabrakło kilkudziesięciu głosów do przepchnięcia tak zwanej ustawy donosowej, która miała przymusić do przeprowadzania testów antygenowych. Lex Confident, podobno autorski pomysł wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, upadło m.in. dzięki ziobrystom, ale oczywiście nie tylko. Przypomina mi się sytuacja sprzed półtora roku, kiedy Kaczyński też firmował swoim nazwiskiem pewną ustawę, tak zwaną piątkę dla zwierząt, która miała m.in. doprowadzić do zakazu hodowania zwierząt na futra. Kaczyński jest oczywiście znanym miłośnikiem zwierząt futerkowych, więc miał do projektu stosunek osobisty i emocjonalny. I przegrał przez swoich sojuszników, dlatego był wściekły. Kilkanaście osób zostało wtedy zawieszonych w prawach członków PiS. Nic to nie zmieniło, ustawa Kaczyńskiego trafiła na śmietnik, zawieszeni zostali odwieszeni, a jeden z nich, Henryk Kowalczyk, jest dziś nawet wicepremierem. Teraz o zawieszaniu nic się nie mówi. Kaczyński nie wini Ziobry, tylko oczywiście opozycję, która nie chciała poprzeć kolejnego bubla prawnego napisanego na kolanie. Zresztą powiedzmy sobie jasno, ta cała koncepcja z odszkodowaniami wypłacanymi przez niezaszczepione osoby, które naraziły pracodawcę na straty, ta cała koncepcja musiała być stworzona przez człowieka, który nie ma pojęcia. Powiedzmy to jeszcze raz wyraźnie. Nie ma pojęcia o realiach biznesu, o codzienności przedsiębiorstw, o odpowiedzialności właścicieli i prezesów. A poza tym, wiadomo, to miał być erzac, jakiś wykręcony pomysł, żeby tylko nie zaproponować pomysłu najprostszego, bo mógłby się komuś z wyborców nie spodobać. Nie będę mówił, jaki pomysł mam na myśli, żeby nie prowokować bezmyślnych komentarzy, ale pewnie i tak wiecie, o co mi chodzi. I jeszcze jedno, nie wykluczam, że to wszystko było ukartowane. Na takiej zasadzie. Proponujemy jakieś rozwiązanie, które jest bez sensu, więc pojawia się bunt na pokładzie. No, nic na to nie możemy poradzić. Projekt przepada w Sejmie. No ale nikt nie może nam zarzucić, że nie próbowaliśmy. No, coś chcieliśmy zrobić dla przedsiębiorców, ale nie wyszło. Orłoś. Sorry. Coś strasznie zamotałeś. Ale jedno jest pewne. Znowu krytykujesz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak tak można? Naprawdę... Przepraszam. Jak tak można? Niedawno kelner w restauracji w Bydgoszczy, którego zapytałem, czy zupa pomidorowa jest dobra, powiedział tak, cytuję. Powiem panu, że dół nie urywa. No właśnie, to samo można powiedzieć o zestawie sojuszników PiS-u. Ci krajowi, no bardzo słabo, jak wiadomo. A jeśli chodzi o tych zagranicznych, no cóż. Kilka dni temu Morawiecki triumfalnie powrócił z Madrytu, gdzie wziął udział w szczycie proputinowskiej międzynarodówki. Chwalił się, że z jego inicjatywy został tam podpisany dokument krytykujący Rosję za agresywną postawę wobec sąsiadów. Wiadomości TVP podały nawet, że podpisali go wszyscy uczestnicy szczytu. Tylko, że nie było tam podpisu francuskiej łączniczki Kremla, czyli Marine Le Pen, tej samej, która Krym uważa za rosyjski, a Ukrainę za strefę wpływów Rosji. Podpisał się wprawdzie Viktor Orban, ale nie przeszkodziło mu to dwa dni później polecieć do Moskwy na spotkanie z Putinem. W trakcie wymieniali się uprzejmościami, a premier Węgier powiedział nawet w obecności kremlowskiego dyktatora: to trudne czasy, ale spędzamy je razem we wspaniałym towarzystwie. No i хорошо, все w paradkie.
Wracając jeszcze do obrad naszego Sejmu, podczas wtorkowego posiedzenia w sprawie Lex Konfident, Kaczyński już, można powiedzieć, swoim zwyczajem wszedł na mównicę nieproszony, czyli bez żadnego trybu. Oburzona marszałkini Witek wyłączyła mu mikrofon i zagroziła wezwaniem Straży Marszałkowskiej. Skruszony Kaczyński przeprosił i wrócił do ławy. Żartowałem, wiadomo, że tak nie było. Kaczyński wszedł bez żadnego trybu, bez jakiejkolwiek reakcji ze strony marszałkini Sejmu. Co gadał, to już bez znaczenia. Nie tylko dla nas, ale też, co pokazało głosowanie, dla jego posłów. Po wszystkim, jak podaje Onet, marszałek Elżbieta Witek przekazała obowiązek prowadzenia obrad wicemarszałkowi Piotrowi Zgorzelskiemu z PSL. Okazało się, że mikrofon przy stole marszałków był wciąż włączony. Zgorzelski, zasiadając w fotelu, powiedział do Witek tak. Rozpoczynamy program pod nazwą Dzień Świra. Tak jest, odpowiedziała Witek, nieświadoma, że mikrofony są włączone. A ja jestem świadomy, że ten jest włączony. To zdarzenie pokazuje jedno. Kaczyński rządzi już tylko tytularnie, symbolicznie. Może sobie pozwolić na takie puste gesty udawania nieskończonej władzy, jak przemawianie bez trybu, ale jego własna partia go już nie słucha. Jarosław Kaczyński staje się coraz śmieszniejszym, coraz bardziej żałosnym, upadłym dyktatorkiem, którego nikt nie lubi, nikt nie szanuje, może oprócz Joachima Brudzińskiego i Ryszarda Terleckiego. Jest jak ci wszyscy samozwańczy przywódcy Polski, Mariusz Max Kolonko, Jan Zbigniew Potocki. Rządzi już tylko swoim wyobrażeniem. W rzeczywistości państwem rządzi aparat partyjny, który płynie z prądem osobistych interesów, a raczej interesików, bo są to sprawy małe i ciemne, choć często niestety dotyczące wielkich pieniędzy, które mogłyby służyć, ale niestety nie służą, ale mogłyby służyć załatwianiu naprawdę ważnych spraw. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o parlament, to jest szansa na zmianę, na to, że parlamentarzyści zmądrzeją. Nie chodzi o to, by to zmądrzenie polegało na dyscyplinie, w podporządkowaniu się prezesowi. Chodzi ogólnie mówiąc, górnolotnie wręcz, o mądrość. Królowo Polski, wyproś nam, posłom i senatorom, mądrość i odpowiedzialność w podejmowanych decyzjach. Tak pięknie modliła się do Matki Boskiej marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas pielgrzymki parlamentarzystów w dniu Matki Bożej Gromnicznej. No tak, mądrość parlamentarzystom by się naprawdę przydała, zwłaszcza niektórym, ale nie wiem, czy koniecznie trzeba w to wszystko angażować Matkę Boską, która zresztą, jak widzicie na zdjęciu z podpisem marszałek Witek do Matki Boskiej wyproś nam posłom i senatorom mądrość, wygląda jakoś inaczej niż zwykle. A co ty, Orłoś, tak się dzisiaj przyczepiłeś do tej naszej kochanej marszałek Elżbiety Witek? Nie masz innych tematów? Zmień płytę. And now for something completely different. No dobra, zmieniam płytę, raczej temat. Mamy nowego selekcjonera męskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Został nim polski José Mourinho, czyli Czesław Michniewicz. To znany na polskim podwórku trener, który na swoim koncie ma liczne osiągnięcia. By wymienić tylko kilka. Zwolnienie z Zagłębia Lubin, zwolnienie z Polonii Warszawa, zwolnienie z Jagiellonii Białystok, zwolnienie z Podbeskidzia Bielsko-Biała, a ostatnio zwolnienie z Legii Warszawa. Ach, żarty żartami, ale oczywiście Michniewicz ma w swoim CV także dwa mistrzostwa Polski. Poza tym od Sousy, już chyba straszniejszy nie będzie. Powiedzmy sobie jasno. Niemniej jednak, jak podkreśla się ostatnio w komentarzach, wątpliwości co do słuszności wyboru Michniewicza na tak ważne stanowisko budzi jego kontakt z fryzjerem. Z fryzjerem. Podobno rozmawiali ze sobą telefonicznie 711 razy, dobrze usłyszeliście. Dziwna sprawa. Michniewicz ma raczej prostą fryzurę, więc nie było za bardzo o czym debatować z tym fryzjerem. Ale może wyjaśni nam to Krzysztof Stanowski, który nie dość, że się z Michniewiczem przyjaźni, to jeszcze, jak piszą wirtualne media, jest z nim związany rodzinnie. No i bardzo go broni.
I jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę na znaczny postęp w nauce i jakości szkolnictwa wyższego w Polsce, jaki ma miejsce za sprawą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niektóre uniwersytety są dumne, że mają spośród swoich absolwentów osoby, które otrzymały Nagrodę Nobla. Inne, że są na pierwszych miejscach różnych list rankingowych. Tak mówił ksiądz profesor Mirosław Sitarz z KUL-u, otwierając odbywającą się tam niedawno konferencję. Duchowny zwrócił uwagę, że i lubelska uczelnia ma się czym pochwalić, bo wielu jej absolwentów było beatyfikowanych lub kanonizowanych. Niewątpliwie KUL w kategorii świętość znajduje się na czołowych miejscach listy światowej i może porównywać się bez kompleksów z uczelniami, które istnieją już kilka wieków. Tak stwierdził. No i git proponuje jeszcze władzom KUL-u zbudować najwyższą na świecie wieżę z klocków Duplo. Też będzie się czym pochwalić. Myślę, że jeśli kiedyś różne programy internetowe, YouTube'owe będą się chwalić swoimi kącikami kulturalnymi, to WTS naprawdę będzie miał szansę. Dzięki Antosiowi. Witam. Witam! Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od literatury i książki Fenomen z Warszawy pana Tomasza Duszyńskiego. Historia przedstawiona w wypowieści zaczyna się niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pan komisarz Antoni Wróbel ma rozwiązać zagadkę serii tajemniczych morderstw, które kończą się o dziwo utratą głów przez znaczną ilość kobiet, więc no nie fajnie. Panu Antoniemu do pomocy, co by się nie nudził, zostaje przydzielony legendarny polski jasnowidz Stefan Osowiecki. Co wyniknie ze współpracy racjonalisty z jasnowidzem? No, ciekawostka. Polecam sprawdzić Fenomen z Warszawy wszystkim fanom kryminałów. Jeżeli zaś chodzi o film, to bardzo, ale to bardzo Państwu polecam serial Malowanie z Johnem. To fantastyczna podróż z niesamowitym człowiekiem, artystą, jakim jest John Lurie. Część z Państwa może go kojarzyć na przykład z filmów Jima Jarmusza. Serial jest trochę tutorialem medytacyjnym, a trochę pogawędką przy kominku ze starym kumplem. Naprawdę doskonałe. A teraz przed Państwem, moim zdaniem, jak na razie najlepszy polski singiel tego roku, czyli zespół Węże w utworze Węże. I to tym razem wszystko. Dziękuję Wam bardzo za suby, za lajki, zwane też polubieniami, za obserwowanie, za komentowanie, no i oczywiście za patronowanie. Pozdrawiam wszystkich patronów. Nieśmiało proszę o więcej wszystkiego, o więcej wszystkiego. Polecam Wam również kanał Witam Antka. No i co poza tym? Trzymajcie się. Cześć.